Przedstawiamy nowe możliwości oprogramowania KME Sky 5032 oraz 5033. Program wprowadza usprawnienia w działaniu oraz aktualizację niektórych mechanizmów. Dodaliśmy nową emulację dedykowaną do silników Ford Flex USA, stosowanych w samochodach na rynek amerykański, co umożliwia łatwe włączenie ogranicznika szpilki. Usprawniliśmy widok legendy na stronie mapa F10. Po najechaniu na procent zebranej mapy: Rozwinie się czytelna legenda. Pamiętaj, w sterownikach Direct wejście pierwsze odpowiada sygnałowi z czujnika ciśnienia wysokiego paliwa. Rozszerzono zakres możliwych do wyboru wartości przelicznika czas-dystans dla mechanizmu przeglądów instalacji gazowej. W wersji 5033 rozszerzyliśmy zakres możliwych do wyboru wartości temperatury dla mechanizmu ciepły start. Zaktualizowaliśmy schematy montażowe. Dostępne są schematy dla silników 6- i 8-cylindrowych z bezpośrednim wtryskiem dla silników Dual, połączenie wtrysku bezpośredniego i pośredniego, 4- oraz 6- i 8-cylindrowych. Zawierają one podłączenia sterowników z rodziny Nevo Sky w trybie Master Slave, wykorzystujące jeden panel kierowcy i jeden czujnik ciśnienia CCT6 Analog. Rozszerzyliśmy listę obsługiwanych kodów błędów OBD. Z ich opisami oraz udostępniliśmy nowe kody w kasowniku, zaktualizowaliśmy tłumaczenia językowe oraz usprawniliśmy wygląd i działanie programu. Zachęcamy do używania najnowszej wersji oprogramowania.